Ponieważ hel jest lżejszy od powietrza, wypełniony helem balon unosi się do góry. Gęstość helu jest o 1,1 kg na metr sześcienny mniejsza niż gęstość powietrza, czyli 1 metr sześcienny helu może unieść około 1,1 kg ładunku. Sterowiec waży 2,11 razy 10 do 5 kg, a pojemność jego wypełnionego helem cygara to 2 razy 10 do 5 metra sześciennego. Zakładając, że pasażer wraz z bagażem waży 100 kg, oblicz, ilu pasażerów może podróżować tym sterowcem. Więc tu mamy zdjęcie jakiegoś takiego sterowca. Więc te sterowce pierwsze były wypełniane wodorem, a nie helem. Wprawdzie to jest gaz lżejszy, więc te ich balony nie musiały być tak ogromne, ale za to wodór jest bardzo niebezpieczny, bardzo łatwo się pali. No i po paru takich tragicznych wypadkach, kiedy spłonęły te sterowce, ich kariera się zakończyła. No i dziś, jeżeli w ogóle są używane, to właśnie są wypełniane helem, czyli gazem niepalnym. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak wielki ten sterowiec jest tutaj. No, 2,11 razy 10 do 5 kg to jest ile? No to jest 211 razy 10 do 3 kg. 10 do 3 to jest tona, czyli to jest 211 ton. Taka jest waga tego sterowca. Teraz objętość tego cygara, no to jest 2 razy 10 do 5, czyli to jest 20 razy 10 do 4, czyli 200 razy 10 do 3, czyli znowuż to jest 200 tysięcy metrów sześciennych. 200 tysięcy metrów sześciennych. Jeżeli wyobrazimy sobie, przybliżymy sobie to cygaro jako taki walec, to zastanówmy się, powiedzmy, że ten walec ma promień 10 metrów, tak? Czyli R jest 10, czyli taki ogromny walec, jaki on jest długi, aby mieć objętość 200 tysięcy metrów sześciennych. Objętość walca to jest pole podstawy, czyli pi r kwadrat razy wysokość, to jest to nasze h, więc oszacujmy sobie, powiedzmy, że r jest 10, czyli pi to jest 3,14, powiedzmy, że pi to jest z grubsza 3, czyli to jest z grubsza 300 razy h, prawda? Pi r kwadrat to będzie 100, około 300 h, czyli samo h to by było około 200 tysięcy podzielone przez 300. I to by była długość tego sterowca w metrach. 2 zera możemy skreślić, czyli 2000 przez 30. No to by było ponad 600 metrów, prawda? 2000 przez... Nie, przepraszam. 2000 przez 3, nie przez 30. No to by było około 600, tam pewnie 60 metrów, nie wnikając w to dokładnie, ile to jest. No więc ponad 600 metrów, znaczy to byłby bardzo ogromny byłby ten sterowiec. No, albo ten walec musiałby być dużo większy niż 20 metrów średnicy. Więc widać, że ten sterowiec musiałby, on tu opisany sterowiec jest ogromny, rzeczywiście ogromny. No dobrze, to teraz zachęcam Was, żeby może przerwać oglądanie tego filmu i spróbować samemu rozwiązać to zadanie. No tylko zwrócę uwagę, że żeby obliczyć, ile osób, ilu pasażerów może podróżować tym sterowcem, no trzeba uwzględnić, że ten sterowiec, ten hel, który jest w tym balonie, no on musi unieść nie tylko pasażerów, ale również sterowiec. Dobrze, no to przejdźmy teraz do rozwiązania tego zadania. Więc tak, no ile ten hel zgromadzony w tym balonie może unieść? No wiemy, że jest tak, że jest 2 razy 10 do 5 metra sześciennego tego helu i każdy metr sześcienny helu może unieść 1,1 kg. Czyli wobec tego tyle metrów sześciennych no może unieść tyle kilogramów. Czyli to jest 2 i 2 razy 10 do 5 kg. Tyle może unieść. Tyle może unieść. No i teraz on musi unieść sam siebie, po pierwsze. No a waży on, waży ile? 2,11 razy 10 do 5 kg. Tyle waży.
No, czyli jeżeli odejmiemy jedno od drugiego, to widzimy, dostaniemy liczbę, ile możemy załadować tam ładunku jeszcze, żeby on mógł lecieć. Czyli ładunek, który on może unieść, no to będzie tyle, ile może unieść, minus tyle, ile sam waży. Czyli 2 i 2 razy 10 do 5, minus 2, 11 razy 10 do 5. No to możemy tak 10 do 5 sobie wyłączyć przed nawias i to będzie razy 2 i 2 razy 2, minus 2 i 11. Czyli co to jest? To jest 2 i 2 to jest 2 i 20 setnych minus 2 i 11 setnych, więc tutaj zostanie nam 9 setnych razy 10 do 5. 0,9 razy 10 do 5. No to tak, to może 9, przepraszam, nie 5, tylko 9. 2 i 9, znaczy 0,9 setnych razy 10 do 5 kilograma. Tyle on może załadować ładunku. No to może, czyli ile to jest? No przez 100 pomnożymy, czy to jest 9 razy 10 do trzeciej. Wobec tego to jest 9000 kilogramów. Teraz jeden pasażer waży 100 kilogramów, czyli tyle może unieść. Tyle może unieść. Wobec tego, żeby się dowiedzieć, ilu pasażerów, no to trzeba podzielić tyle, ile może unieść, przez wagę jednego pasażera, czyli przez 100. Tak? Czyli tylu pasażerów no to prawda przez 100, czyli 9000 przez 100, czyli to jest 90. Czyli ten nasz ogromny sterowiec może zabrać 90 pasażerów wraz z bagażami.